Cześć, krasnale, z tej strony Mentis z kanału Krasnoludzkie Opowieści. Zapraszam was na kolejny odcinek Przygód w Nexusie. Na zewnątrz jest piękna pogoda, świeci słonko, jest cieplutko, a ja siedzę w zamkniętym pokoju, zasłoniętymi oknami, zamkniętymi szczelnie, dlatego że robią tam coś jakimś młotem pneumatycznym i będziemy grać w gry komputerowe. Docencie moje poświęcenie dla was, moi kochani. Mimo że mamy tak niską oglądalność, to staram się w miarę regularnie wypuszczać filmiki. Co prawda mówię w miarę regularnie, ale w zeszłym tygodniu nic nie nagraliśmy z Heroes of the Storm. Wynikało to z tego, że mieliśmy majówkę, trzeba było odpocząć, później się nie wyrabialiśmy z harmonogramem, więc uznałem, że lepiej nagrać Sky Sagę, podniebną sagę, tak zwaną na naszym kanale, po to, żeby była jakaś zdywersyfikować ofertę naszą dla was. Dlatego dzisiaj zagramy czymś, czym powinniśmy byli zagrać od dawna, ale bowiem jesteśmy kanałem Krasnoludzkie Opowieści, jak lubię podkreślać za każdym razem, kiedy się widzimy. A skoro Krasnoludzkie Opowieści, to mieliśmy Muradina i dzisiaj będziemy mieli Falstada. Jest to asasyn. Pamiętacie, jak ja mam stosunek do asasynów i jak ja bardzo źle gram asasynami, także prawdopodobnie będzie to zła rozgrywka, ale mam nadzieję, że przynajmniej nadrobię pozytywnym humorem, dobrym nastrojem i odrobinę bardziej nakręconą narracją ze względu na nadwyżkę kofeiny i tauryny w moim organizmie. Rozpoczynam rozgrywkę, szerzej opowiem, jak zwykle, już na mapie. Let's fly. Drogie krasnale, nie dość, że na zewnątrz jest ładna pogoda, to jeszcze gra stara nam się przypominać o tym, że warto wyjść, bo jest ciepło, dając nam najbardziej pogodną, pustynną mapę w Bohaterach Burzy. Gramy dzisiaj krasnalem, który leci na swoim pięknym gryfonie, który nie wiem jak się nazywa, ale nie ma to teraz największego znaczenia. Kim my jesteśmy? My jesteśmy asasynem, który najbardziej przypomina AD Carry, tak się to chyba nazywało w League of Legends, czyli po prostu atakami naszymi, autoatakami, robimy krzywdę przeciwnikom, nie czarami. Co prawda można go zbudować jako czarownika, ale nie ma to większego znaczenia. Dlatego na pierwszym talencie weźmiemy sobie Season Marksman, który powinien być wam bardzo znanym talentem. To jest talent, który za każde zabicie daje nam odrobinę zwiększone obrażenia. To jest nieprawda, że za każde zabicie, ale tak jakby idea ją rozumiecie. Czym się różni Falstad od innych i dlaczego jest klasyfikowany tak bardzo wysoko w stosunku do innych bohaterów? Falstad, zdobywający pierwszego fraga w swojej grze, jest tak bardzo ważny, ale bowiem Falstad nie ma mounta jako tak... Jak on ją dopadł? Jak on ją dopadł? Zostawcie mnie. Ała! Ponieważ on nie ma mounta klasycznego, jego mount polega na tym, że on ma możliwość przelecenia przez większość mapy. Przez większą część mapy. Muszę zdobyć troszeczkę fontanny, bo się boję. Raz na tam parę sekund, a dokładnie na sekund 45. I to nam daje taką globalną prezencję na mapie, która jest czymś, co bardzo wyróżnia Falstada i daje mu możliwość po prostu bycia tam, gdzie jest konkretnie w tym czasie potrzebny. I jest to naprawdę wyjątkowo fajna opcja. Nasze Q to jest Hammerang, który pozwala nam rzucić młotem bojowym krasnoludzkim i... To jest dobry moment, to jest dobry moment, to nie jest dobry moment. To nie jest dobry moment, ale dobre Q będzie dobre. To jest trzech graczy drużyny przeciwnej, więc jest niebezpiecznie dosyć. Który rzucamy w przód i podobnie jak nazwa wskazuje, on wraca do nas jak bumerang. Niesamowite, prawda? Tak, dokładnie tak jest. Nasze W to jest Lightning Rod, który powoduje, że zaznaczamy kogoś na blisko nas. I polecimy sobie, teraz zaprezentujemy nasze Z, podlatujemy sobie tutaj bliżej linii. Tak jest. Taking Flight. Zbliżając kamerę na naszego krasnala, lecimy do Sylwany i łapiemy tęże świątynię tutaj. On się zakopał, ja jestem teraz w bardzo niebezpiecznej sytuacji, bardzo się nadstawiłem źle. Ja muszę się stąd jak najszybciej wycofać. Mam nadzieję, że tutaj mi się uda wycofać kompletnie. Nasza Sylwana jeszcze nie zginęła, tam zginął Stitches, więc nie jest najgorzej, ale nie jest to sytuacja korzystna dla nas i będziemy tutaj lecieli na tę świątynię, już się tam udając powoli, czekając aż nasz mount się odnowi. Nasze W, tak jak mówiłem, atakuje co jakiś czas przeciwnika najbliżej nas, którego sobie wybraliśmy za cel i dopóki pozostajemy w jego zasięgu, to go napierdziela błyskawicami, bo tak jakby błyskawice są naszym motywem przewodnim tutaj. A nasze E to jest odskok, to jest barrel roll, który pozwala nam odskoczyć odrobinę od przeciwnika, zyskując troszeczkę miejsca i pozwalając nam uzyskać tak jakby przewagę, jeżeli chodzi o przestrzeń na mapie. Atakujemy Stitchesa, bo jest najbliżej, tak, będziemy się na tym skupiać, ponieważ jesteśmy dosyć kruchym krasnalem.
I teraz odskoczymy i już zakończyliśmy tę rozgrywkę. Będziemy się udawać zaraz na dół. Na drugim talencie weźmiemy Vigorous Assault, ponieważ ten Morales nie będzie skupiała tylko na nas. Nie będzie się skupiała tylko na nas. Rzucimy hamerangiem, nie dosięgniemy. 20 sekund do końca, więc jedziemy powoli na mida. Damy o tym znać. Idziemy tutaj od tylca. I zabijemy w ten sposób Illidana, spełniając naszą rolę i odskoczymy, bo nie ma co tutaj, będziemy tak szli na dół, a na dół pójdziemy tak zwaną piechotką. Jeszcze tylko uzupełniając takie tłumaczenie, kim jest nasz Falstaff. Nasz Falstaff jest krasnalem, to nie wiem, czy już wspomniałem o tym, ale on też ma Tailwind pasywa, który powoduje, że jeżeli jesteśmy nieatakowani, to poruszamy się szybciej, który możemy wzmocnić w przyszłości, ale nie będziemy tego robić. Co my robimy teraz? Teraz będziemy się skupiać na liniach, jak już zdobyliśmy te świątynie. Ja jestem zawsze nastawiony bardzo na obiektywy i skupiam się na tym, żeby były zrobione. Natomiast jako Falstaff, jako Season Marksman, czyli talent, który wybraliśmy na pierwszym poziomie, powinienem bardzo się skupić na tym, żeby ginęły wokół mnie miniony. Na trzecim talencie weźmiemy sobie coś, czego jeszcze nie wiem. Secret Weapon, ponieważ to jest bardzo umiejętność, która daje nam gigantyczne obrażenia, pozwala nam rzeczywiście zwiększyć atak na gracza, którzy oni tego nie widzą za bardzo, i tak jakby jesteśmy w stanie zwiększyć tak jakby swoją użyteczność w grze. Jak widzicie teraz, za każdym razem, kiedy wystrzelimy nasz hamerang, powodujemy większe obrażenia z autoataków, a właściwie nie większe obrażenia, tylko krytyki. A my chcemy zdobyć jak najwięcej staków tutaj na mapie i wracamy już na dół jak najszybciej. Poproszę o asystę na dole, ponieważ tam mamy i kampy, i w ogóle dużo niedobrego. I będziemy tutaj atakowali razem z Lutem Morales, która ma na mnie heala cały czas. Będziemy w stanie szybko puszować tego lane'a. Jak widzicie, całkiem sympatycznie. Co prawda nie wyzbroiliśmy się po to, żeby nasz Secret Weapon był tutaj jak najlepszy. Ale nie jest źle. Ja nie będę też tutaj jeszcze jako pierwszy. Ten Illidan powinien zginąć. Skupimy się teraz na Stitchesie, bo to jest tak jakby nasz priorytet, żeby atakować tego, kto jest nas najbliżej. Nasi gracze będą eliminowali pozostałych, a ja będę atakował tego Stitchesa bez przerwy, dopóki mogę. Ten Stitches powinien zginąć, teraz skupimy się na Lieutenant Morales. Nie możemy wykorzystać naszego Secret Weapon, ale w ten sposób możemy się też wycofać troszeczkę na linię i zlikwidować tą panią. I summa summarum, triple killa wyrywamy, zabijając DHK i wygra. Wygląda całkiem sympatycznie jak na nas. Mamy 12 staków na Season Marksman. Tutaj ta drużyna sobie już da radę, więc ja pójdę na środek, bo uważam, że nie jest tutaj w żaden sposób potrzebny. I teraz będziemy brali coś, co jest jedną z najbardziej znamiennych umiejętności naszego Falstada. To jest Hinterland Blast. Spróbuję tylko zabić tą panią Sylwanę. Tak też zrobimy i wrócimy na linię. Jesteśmy bardzo głodni tych fragów. Hinterland Blast to jest coś takiego jak Ultimate Lux, jeżeli graliście w Ultimate. Umiejętność heroiczna Lux, jeżeli graliście w League of Legends, która powoduje, że strzelamy w bardzo dużym zasięgu, w linii. Jest to często wykorzystywane, i tutaj niestety błędnie, przez graczy, jako umiejętność, która powoduje, że... Czekajcie, muszę skoczyć na dół, ale też na górę muszę skoczyć, bo tam jest dużo tego dobrego. Tam idzie Greyman. Dobra, ja tutaj skaczę. Powoduje dużo dobrego, jeżeli ta umiejętność zostanie użyta poprawnie, czy jako umiejętność, która tak jakby... Weźmiemy, pomęczymy troszeczkę Stitchesa. Aha, tutaj jest niebezpiecznie dosyć. Jeżeli umiejętność, bo skończę w końcu może o moim ulti opowiadać, umiejętność, która zostanie użyta jako inicjator w walce, która powoduje, że na przykład teraz strzelimy przez dwóch najważniejszych graczy drużyny przeciwnej i będziemy powoli realizowali tutaj swoją kampanię, próbując zlikwidować Lieutenant Morales. Nie mamy co prawda many na wycofanie się, ale jest... jeszcze chyba damy radę. Nie, nie daliśmy rady. Nasze E zabrakło minimalnie, byliśmy bardzo blisko, ale nasza drużyna wyrwała double killa, więc jeden za dwóch nie jest najgorzej. A my przy okazji pofarmiliśmy na tyle, że jesteśmy jeszcze zadowoleni z tego, z tej sytuacji. Dobra, mamy Lieutenant Morales, mamy tutaj Illidana, która bardzo agresywnie atakuje, no ale mamy też mind kontrola na Lieutenant Morales przeciwnej, która zginęła. Tak, mamy dwie Lieutenant Morales w grze i prawdopodobnie wynika to z faktu, że akurat są na rotacji. Czy ten Illidan zginie? To jest pytanie. Doskonale sobie tutaj Greyman już idzie.
A my sobie skoczymy na mida. My sobie skoczymy na mida tutaj. Po to, żeby jak najszybciej zdobywać te staki. To jest właśnie siła Falstada. Jesteśmy tam, gdzie aktualnie jest puszowane. Jeżeli poprawnie wykorzystujemy swoją umiejętność. Rzucimy szybkie tutaj kół, żeby jak najszybciej sprzątnąć. Jest propozycja zrobienia bossa. Ja tam idę. Ta propozycja mnie kręci. Nie byłem widziany tutaj. Na dole będzie... Tutaj jest DHK. Tutaj jest DHK, no ale dobrze, ja się na razie skupię tak jakby, żeby być bezpiecznym, żeby być jak najdalej od przeciwnika. Rzucimy Q tutaj, żeby zadawać jak najmniejsze obrażenia temu bossowi. I myślę, że powinniśmy być w stanie to zrobić. Tutaj już nadchodzą przeciwnicy, będzie niebezpiecznie. Musimy się skupić teraz na najbliższych, jak zawsze najbliższych przeciwnikach. Jesteśmy silencowani, ale atakujemy ile tylko możemy. Ile tylko możemy. Zdobyliśmy tego bossa, nasz Illidan jest przeciwnikiem i weźmiemy sobie Giant Killer po to, żeby zadawać jeszcze większe obrażenia przeciwnikom. I tutaj zdobyliśmy tego Illidana, teraz zdobędziemy ten obóz. I summa summarum jest nieźle, zaraz weźmiemy sobie świątynię. Powinniśmy wziąć świątynię też środkową, żeby się nie jąkać jeszcze bardziej. Zabijemy po drodze te parę mobków, bo nam się to opłaca po prostu najzwyczajniej w świecie. No i będziemy pomagać tutaj temu ETC, bo możemy. Zejdziemy z tego i po prostu będziemy autoatakami tutaj realizowali swoją kampanię, bo nie ma powodu używać umiejętności w tym momencie i wygląda to fajnie. GG, piszą nasi gracze, w sensie chyba, że dobrze to zrobiliśmy. Nasz boss pushuje bardzo botlane'a, atakujemy botlane'a przy pomocy tejże kapliczki. Tutaj pomożemy ETC jeszcze szybko to zrobić i wskoczymy bardzo szybko na topa, tak szybko jak tylko jesteśmy w stanie. Skoczymy sobie na topa, po to, żeby sfarmić jak najwięcej minionów, bo jeżeli sfarmimy te miniony, to będziemy po prostu mieli więcej obrażeń. A więcej obrażeń oznacza, że będziemy lepiej realizować naszą taktykę. 2-10 jak na razie, Greymy ma 12 fragów. My mamy głównie asysty. Nie przeszkadza mi to w tym, żeby być zadowolony ze swojej rozgrywki. Nie muszę zdobywać wszystkich fragów, to nie jest League of Legends. Ważne, żebym przyczyniał się do tego, żeby było jak najwięcej zrobione na planszy, a chyba jest robione. Falstad jest klasyfikowany jako jedyny gracz, który, znaczy jedyny asasyn, który nie jest magiem, w najwyżej, tak jakby. Najwyższy ranking ma ze względu na to po prostu, że ma swoją globalną prezencję i robi robotę. Mają do mnie pretensje, w sumie słusznie. Lots of farm. Nie ma powodu, żeby być tam tak naprawdę i nie mam sobie dużo do zarzucenia, bo tak jakby w ten sposób też się przyczyniam drużynie. Odpuszowuję linię, która jest ważna i wydaje mi się, że to było ważniejsze w tym momencie niż teamfight, który nic by nie przeniósł na tym etapie rozgrywki. Straciliśmy coś, co nie było dla nas ważne i nie uważam, żeby tutaj moja obecność była niezbędna. Może mieć oczywiście do mnie drużyna pretensje, ale trzeba troszeczkę bardziej indywidualnie grać jako... grać jako asasyn. Jedziemy na bota. W międzyczasie weźmiemy sobie... polepszonego Hammera, bo nie ma lepszego pomysłu po prostu. Tutaj też jest dużo farmy. Będziemy się trzymać chwilowo teraz z drużyną, bo tutaj jak widzimy sporo do zrobienia. I summa summarum niewiele wynika z tego, że tutaj jesteśmy, bo... tak jakby nie pomogliśmy bardzo drużynie. Wydaje mi się, że powinienem coś innego robić. No ale dobra. Jesteśmy z drużyną. Drużyna chce grać jako drużyna. Więc tak, zróbmy. Będziemy się trzymać jak najdalej. Teraz umiejętność, którą sobie wzięliśmy, powoduje to, że jak rzucimy Q, to pierwszy target, którego zestołowaliśmy, jest zestanowany. To jest mile widziane. Poruszamy się jako team, poruszamy się jako potężna armia. Na bocie teraz będzie kapliczka, więc powinniśmy się tam skupić na rozgrywce. Tutaj toczy się rozgrywka. Na razie jest nas tutaj trzech. Nie ma duelu ten Morales i Sylwany, więc nie będziemy bardzo agresywnie grali. Parę umiejętności rzuconych. Na razie kapliczka na dole jest za 7 sekund. Wszystkie kampy tak jakby idą do przeciwnika. Nie skupiamy się na tym specjalnie. Sylwany nie ma z nami, więc chciałbym, żebyśmy uważali. Skupimy się na Stitchy, jeśli go zlikwidujemy w sekundę. Tutaj Illidan będzie na nas, jak najszybciej się stąd wycofujemy. Będziemy go atakować z odległości. Illidan teraz jest naszym jak najbardziej celem. Nie trafiliśmy Illidana, ale będziemy go jeszcze jak najbardziej męczyć. Będziemy go męczyć z naszego W, będziemy go zmęczyć z naszego Q i będziemy go męczyć z naszego niczego więcej, bo nie zostaliśmy w żaden sposób ochronieni, a Sylwany nie było z nami. Nie wiem, dlaczego zrobiliśmy taką rozgrywkę, ale summa summarum jest 3 za 3. Jak na razie Illidan będzie teraz robił naszego Greymana, co nie będzie korzystne dla nas. Sylwana nie wiem, dlaczego jest na topie. Szkoda, troszeczkę szkoda, bo mogliśmy tutaj więcej zyskać, ale nie było najgorzej. Przejrzymy jeszcze raz talenty, tak? Tutaj zeslowowane targety powodują, że są stanowani, zadajemy większe obrażenia przeciwnikom, pozostałe talenty tłumaczyłem, tak? Żebyśmy byli na bieżąco i nie mieli do nikogo pretensji. Niestety zabrakło tutaj rzeczywiście Sylwana, gdybyśmy byli 5 na 5, to zeliminowaliśmy bardzo szybko Stitchesa i mogliśmy coś zrobić, ale Illidan jak zwykle robi gigantyczną robotę na nas, czyli na asasynie.
Mamy przewagę poziomu 14 mistrz rozgrywki, nie jest źle, mi by się przydała woda, ale niestety nie pomyślałem na tym, żeby wziąć sobie ją tutaj przed rozpoczęciem nagrania. Nagramy teraz sobie tę grę i później myślę, że albo nagramy Sky Sagę, albo drugą rozgrywkę. Zobaczymy, na ile będę miał czas i możliwość. Myślę, że nie ma sensu już jechać tam na bota, bo ten bot już jest praktycznie wykończony. Zobaczmy, jak to wygląda. Sylwana tutaj leci. Sylwana tutaj nic nie działa. Nie, tutaj nie będzie nic do zrobienia. Nie wydaje mi się, żeby to było miejsce, w którym powinniśmy teraz być. Jak widzimy, nie mamy nigdzie najwięcej statystyk. Więcej healu damy zadał Greymane, ale Greymane, tak jak mówiłem, cały czas stara się też... Greymane tutaj stara się jak najbardziej uczestniczyć w tych teamfightach. Zlatujemy na dół. I weźmiemy jeszcze Lutany Morales, zaatakujemy jak najbardziej. Zlikwidowaliśmy Lutany Morales, w międzyczasie możemy jeszcze pomęczyć tego Dahakę. Tak jest, i puszować tutaj bossa, żeby to po prostu zrobić. Mamy teraz przewagę, 3 graczy drużyny przeciwnej jest martwych i możemy sobie zrobić tutaj naprawdę dużą kampanię. Rzucamy Q też na niego, będziemy rzucali 452, pokrytykujemy i 250 z autoataku, więc nie jest najgorzej. Mamy 32 staki na Season Marksman, więc widzimy, że tutaj tenże boss pływa strasznie szybko. Ja tutaj od razu pójdę na tego kampa. Też go szybko zmęczymy, myślę. Liczymy się z autoataku, więc nie jest najgorzej. Co prawda nie jest to najszybsze czyszczenie kampów, jakie jest możliwe. Słyszycie też, że cały czas klikam swoje A. Jest to upierdliwy dźwięk mojej klawiatury mechanicznej. Ale suma summarum, widzicie, teraz będziemy mieli tego lane'a puszowanego, a ja dołączam do swojej drużyny. Drużyna prosiła asystę i już tam idziemy. Na tyle szybko, na ile tylko możemy. Nie będę używał swojego Z, bo moje Z może być kluczowe w innym momencie rozgrywki. Na kolejnym talencie weźmiemy sobie Nexus Frenzy, bo to jest naturalny talent dla typowego ADC, w którym jesteśmy. Musimy być bezpieczni, musimy tutaj bardzo uważać. Atakujemy jak najdalej będąc. Zostaliśmy salensowani przez, nie wiem co, przez Dahakę chyba. Rzucamy Q na Dahakę, najbliższego został zastanowany, nie najgorzej. Gdyby ETC tutaj rzucił dobre ult, to nie będzie najgorzej. Tutaj jest enemy slain Dahaka. Musimy bardzo uważać na tego Lidana, cały czas obserwując go. Strzelamy. Nie trafiliśmy za bardzo bohaterów, ale nie jest źle. Suma summarum, ten Lidan będzie ginął bardzo agresywnie, będziemy na niego grać. Nie do końca wiem, czy jest dobrze, ale chyba jest nie najgorzej, ponieważ zadajemy dużo obrażenia. Musimy się teraz zacząć wycofywać, zginął. Zostaliśmy połknięci przez Teachers, jeszcze został odepchnięty, więc będziemy teraz musieli się jak najszybciej wycofać. Rzucimy co możemy jeszcze. Kół nie do końca trafiony, ale dzięki temu zginiliśmy tylko my, podczas gdy drużyna przeciwna została praktycznie wejsowana, została już tylko Sylwana i to ona silencowała, gdyby ktoś miał pytania. A my już bijemy jądro i w ten sposób wygrywamy rozgrywkę. Nie wiem, czy jestem w pełni zadowolony ze swojej rozgrywki, ze względu na to, że rzeczywiście nie pomogło w drużynie w ważnym momencie, ale z drugiej strony moja farma jest też istotna i odpuszczam lane'ów jest też istotne. Wydaje mi się, że to nie był moment, w którym powinienem był uczestniczyć w tym fajcie. Ale krótki mecz, 17-minutowy, pokazał wam, jak wygląda dobra drużyna i jak wygląda przyzwoity, myślę, Falstad. Krasnal, który powinien był się pojawić od dawna na naszym kanale. Powiedzmy sobie szczerze. Wiktoria! Brawo, Krasnale, radzicie sobie świetnie, naprawdę jestem zadowolony z was i polecam. Dobra, kochani, to był odcinek z Asasynem, którym nie lubimy grać. W następnym odcinku zagramy nie wiem czym, ponieważ powoli kończą mi się bohaterowie, których mam u siebie. Jak widzimy, nie zrobiliśmy gigantycznej roboty żadnym z bohaterów, no ale też tak jakby nie ginęliśmy dużo, uczestniczyliśmy w tych wszystkich teamfightach, mamy 22, tak jakby no na 27, tak 26 tutaj zabójstw Greymane'a. Mogliśmy pewnie bardziej uczestniczyć w grze, ale pamiętajmy o tym, że Season Marksman to Season Marksman, ok? I pamiętajmy, że ja nie lubię grać asasynami. Okej, strasznie dzisiaj dużo gadam. Dzięki wam jeszcze raz za oglądanie. Krasnale, to był Menti z kanału Krasnoludzkie Opowieści, Przygody w Nexusie. Do zobaczenia już za chwilę albo pojutrze. Zobaczymy, na ile będziemy mieli czas. Trzymajcie się, czołem.